Znamy szczegóły pogrzebu Ewy Wanat. Odbędzie się niemal 7 tygodni po śmierci dziennikarki. Ewa Wanat zmarł 13 grudnia 2023 roku po wyczerpującej walce z rakiem trzustki. Pogrzeb odbędzie się niemal 7 tygodni po jej śmierci. Znamy szczegóły ostatniego pożegnania dziennikarki. Miała jedną ważną prośbę do żałobników. Ewa Wanat była wybitną dziennikarką. Wiadomość o jej śmierci wstrząsnęła wieloma osobami. 61-latka na co dzień mieszkała w Berlinie. O tym, że ciężko choruje, wiadomo było już od jakiegoś czasu. Przed śmiercią opublikowała film na swoim profilu na Facebooku, w którym pożegnała się ze swoimi bliskimi. Moi drodzy znajomi i przyjaciele, nagrywam wam taki filmik, który kręci moja siostra. Kropka. Chcę tylko powiedzieć, że dostałam diagnozę rak trzustki, już na bardzo zaawansowanym etapie, nieoperacyjnym. Teraz jestem na ostatnim etapie, na oddziale paliatywnym. To są rzeczy, które są nie do przecenienia. Wiem, że to już jest niedługo, nie mogę długo czekać, żebym mogła tych parę słów powiedzieć. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że bardzo dużo mi dały spotkania z wami w radio i w Radio Tok FM, i te w trakcie raka, kiedy właściwie przestałam się komunikować z internautami. Chciałam wam za wszystko podziękować i dziękuję wam po prostu za to, że byliście i że mogłam być z wami. Do zobaczenia, mówiła na nagraniu. Pogrzeb Ewy Wanat. Dziennikarka miała jedną prośbę. Na facebookowym profilu Ewy Wanat pojawił się wpis, w którym przekazano szczegóły pogrzebu dziennikarki. Okazuje się, że miała ona jedną prośbę do żałobników. W poniedziałek 29 stycznia 2024 roku o godzina 12:30 na poznańskim Miłostowie, dom pogrzebowy od ulicy Warszawskiej, odbędzie się pogrzeb Ewy. Gdyby ktoś się wybierał i zastanawiał, czy z kwiatkiem, czy bez kwiatka, to informuję, że zamiast kwiatów Ewa prosiła, aby zasilać Instytut Dobrej Śmierci, czytamy.